Legendy Lublina dla dzieci. Autorstwo Magdalena Mazur-Ciseł. O mieszczce Jadwidze i wielkim pożarze. Był piękny majowy dzień 1575 roku. Mieszkańcy Lublina od rana mieli wiele pracy. Nazajutrz w kościele Dominikanów, jak i całym mieście, miała odbyć się wielka uroczystość upamiętniająca świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który żył w XI wieku. Dlatego też każdy, kto tylko mógł, pomagał w przygotowaniach. Szczególnie ważne zadanie miały lubelskie mieszczki. Od rana po całym mieście rozchodził się kuszący zapach przeróżnych wypieków, które przygotowywano na drugi dzień. Lublinianki jedna przez drugą prześcigały się w pomysłach. Piekły bułki z powidłami i placki, smażyły naleśniki. Każda marzyła, aby właśnie jej słodkości były przez wszystkich szczególnie chwalone i chętnie kupowane. Słońce powolutku zachodziło już nad miastem. Na ulicach cichły rozmowy. Mieszczanie udawali się do swych domów. Niedaleko kościoła Farnego, który w tamtych czasach był piękną świątynią, stała tuż przy wąskiej uliczce kufarze, którą i dziś możemy przechodzić, niewielka kamienica. Mieszkała w niej lubelska mieszczka niejaka Jadwiga. Mimo że dochodziła już północ, w domu tym ciągle można było dostrzec blask ognia sączącego się z rozgrzanego pieca. Jadwiga postanowiła bowiem, że nasmaży najwięcej naleśników w całym Lublinie. Jak ktoś spróbuje jednego, to na pewno wróci po drugiego, a może i po trzeciego. Przepis mam przecież wspaniały, powtarzała sobie półgłosem. Smażyła więc Jadwiga i smażyła swoje naleśniki. Jeszcze trochę, jeszcze jeden, myślała, kierowana chciwością. Im wyżej jednak księżyc wznosił się nad miastem, tym bardziej Jadwiga była zmęczona. Mimo to po raz kolejny polała olejem rozgrzaną patelnię i pomyślała: usiądę choć na chwilę, odpocznę troszkę, a w tym czasie naleśnik się przerumieni. Ciemna noc otulała już cały Lublin. Księżyc swym blaskiem oświetlał bramę krakowską i mury miejskie otaczające wzgórze, na którym leżało miasto. Gwiazdy pięknie migotały nad dachami domów. Wtem ciszę nocną przerwały krzyki. Pali się, ludzie, pomocy! To mieszczka Jadwiga, czym prędzej wybiegając z domu na ulicę, krzyczała, wzywając na ratunek sąsiadów. Co ja narobiłam? Zasnęłam zmęczona. Gorący olej zapalił się na patelni, od niego drewniane ściany i teraz płonie cały mój dom, myślała z przerażeniem. Pożar na Grodzkiej, płoną kamienice na rynku, krzyczeli również mieszkańcy, którzy zdążyli wybudzić się już ze snu. Ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał się po Lublinie. Ogarniał dom za domem, kościół Farno oraz kościół Dominikanów, w którym na drugi dzień miało odbyć się święto, tak przez mieszkańców wyczekiwane. Płonął ratusz oraz bramy Grodzka i Krakowska. Olbrzymie płomienie buchały już ze wszystkich stron. W ciągu tej nocy nieposkromiony żywioł ognia ogarnął prawie całe miasto. Nieopisany smutek zagościł na twarzach mieszkańców Lublina. Wszyscy mieli oczy pełne łez, gdy na drugi dzień patrzyli na wielkie pogorzelisko, które jeszcze wczoraj było wspaniałym i pięknym miastem. Mijał dzień za dniem, każdy pełen rozpaczy po tej tragedii, jaka spotkała Lublinian. Od rana do zmierzchu odbywało się wielkie sprzątanie. Było bowiem mnóstwo pracy, ale i chętnych do pomocy. Jesteśmy silni i odbudujemy Lublin. Słowa muratorów podtrzymywały mieszkańców na duchu i dodawały sił do ciężkiej pracy.
Każdemu zależało bowiem, by kupcy, którzy często przyjeżdżali do Lublina na jarmarki, znów wychwalali lubelski gród, a wieść o nim wieźli daleko w świat. Budowano jednak w nowym stylu. Stawiano domy zupełnie inne niż te, które stały przed pożarem. Ceglane ściany przykryto różnobarwnym tynkiem. Ozdobiono również dachy, przysłaniając je pięknymi attykami. Przebudowane kościoły zostały wspaniale udekorowane według bardzo popularnego wówczas, pochodzącego z Włoch, stylu. Po dziś dzień w Lublinie przetrwało wiele kościołów i kamienic, wzniesionych lub przebudowanych po pamiętnym pożarze, który, jak się później okazało, zapoczątkował w budownictwie nową modę, nazywaną współcześnie renesansem. Czytała Teresa Księska-Falger.